Apostoł Paweł w Słowie Bożym napisał: Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Tak jest zapisane w liście do Filipian, 1 rozdział, 21 werset i 23 werset. Można by powiedzieć, że to jedne z ostatnich słów albo ostatnie słowa Pawła. Natomiast oczywiście nie jest tak, że były to ostatnie słowa. Jednak pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej pasuje na takie ostatnie słowa. Posłużę się tutaj ilustracją w postaci pewnej historii. Pewien kolekcjoner sztuki był bliski śmierci. Ksiądz, który został wezwany do umierającego, trzymał przed jego oczami krucyfiks. Mężczyzna spojrzał na niego z zaciekawieniem i szepnął: Kość słoniowa, sztuka wirsburska, o średniej wartości. Po czym zamknął oczy, a jego głowa opadła na poduszkę. Umarł. Całe swoje życie poświęcił studiowaniu sztuki. Potrafił przyporządkować każdy przedmiot do właściwej epoki, oszacować jego wartość, a w większości przypadków podać także nazwisko artysty. Nawet u progu śmierci nie potrafił oprzeć się swojej pasji. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że ktoś jest profesjonalistą w swojej dziedzinie. Okazuje się to niejednokrotnie bardzo przydatne. I Bóg ceni osoby, które przykładają się do swojej pracy. Jest to jego życzeniem, żeby wykonywać swoją pracę najlepiej jak się umie i osiągać w niej wysoki poziom profesjonalizmu. Jednak czy moja praca lub moje hobby mogą zdominować mnie w taki sposób, że nawet na łożu śmierci nie będę potrafił myśleć o niczym innym? To byłoby tragiczne. Biblia opowiada o ludziach, którzy pod koniec życia zwrócili uwagę na rzeczy naprawdę ważne. Na przykład Paweł, apostoł, w naszym dzisiejszym wersecie, który przed chwilą przytoczyłem, czyli apostoł Paweł napisał: Dla mnie życiem jest Chrystus, dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. I też jest napisane, że cenna jest w oczach Pana śmierć jego wiernych. I Paweł miał przed oczami Jezusa Chrystusa. A kiedy umierał, starotestamentowy patriarcha Jakub oddał cześć Bogu. Również Józef, jego syn, nie zakończył życia opowiadając o swojej chwalebnej przeszłości jako zarządca Egiptu, ale myślał o życiu, jakie miało nastąpić później. Dlatego też zarządził, aby jego ciało zostało pochowane w ziemi obiecanej. Kiedy zaś Jezus Chrystus był przybijany do krzyża, modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A nieco później: Ojcze, w Twoje ręce przekazuję ducha mego. Warto to porównać z Hebrajczyków, 11 rozdział, 21 werset. Przeczytaj to ze swojej Biblii. Albo 1 Mojżeszowa, 50, 25 i Łukasza 23, wersety 34 i werset 46. A co będzie mnie, albo ciebie, co będzie mnie zajmowało na krótko przed śmiercią? Czy jesteś pojednany z Bogiem? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, mówi apostoł do pytającego go człowieka: Co mam czynić, abym był zbawiony? Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz miał życie wieczne. Niestety, jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa i
przez całe życie nie uwierzysz w Pana Jezusa i taki odejdziesz z tej ziemi, pójdziesz na wieczne potępienie, na karę piekła, na którą zasłużyłeś. Gdyż jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa, będziesz na wieki potępiony.